Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Antybiobon, który wspomaga odporność organizmu. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnej audycji. Pisze Baba do Zielarza. Dzisiaj odpowiedź na pytania, na wiele pytań, które spływają do nas. Wszystkie dotyczą odporności. Wielu z Państwa zastanawia się nad tym, jak tę odporność zachować. Ale żeby zachować odporność, to trzeba wiedzieć, czy ona jest dobra, czy zła. Ewentualnie, jakie czynniki sprawiają, że może się ona obniżyć. Co nam może sugerować, że odporność jest za słaba? Otóż częste infekcje, częste choroby infekcyjne, czy to gardła, czy układu moczowego, czy płuc, czy skóry, czy układu nerwowego. Wszystkie infekcje, które są bardzo częste, sugerują, że odporność jest zbyt niska. A gdy odporność sobie nie radzi z infekcją, to powoduje, że ona wnika do wnętrza naszego organizmu. Czyli na przykład, jeżeli katar wikła się zapaleniem zatok, albo zapalenie gardła wikła się zapaleniem płuc czy oskrzeli, to sugeruje nam, iż odporność jest zbyt słaba. Jakie czynniki zatem sprawiają, że ona jest zbyt słaba? No przede wszystkim na czele jest stres. Stres to element, który nas otacza zewsząd, zwłaszcza jak pracujemy na odpowiedzialnym stanowisku, ale w zasadzie w każdej sytuacji możemy się z tym spotkać. Więc eliminacja stresu możliwie oczywiście, gdy się uda. Druga kwestia to antybiotykoterapia. To jest bardzo częste, zwłaszcza w Polsce, że ludzie sami antybiotyki stosują, bo im tam gdzieś zostaną z jakiejś terapii, nie bacząc na to, czy lekarz zaleca, czy nie zaleca. Pamiętajcie Państwo, na początku infekcja jest zazwyczaj wirusowa, więc antybiotyk nie pomoże, wręcz zaszkodzi. Kolejna sprawa to wychłodzenie organizmu. Wychłodzenie organizmu, ale o co chodzi? Każde zimno sprawia, że spada odporność. Gdy będziemy sobie tą odporność budować, to musimy się po prostu ciepło ubierać. Zresztą ojciec Grzegorz Sroka, mój mentor zielarski, zawsze mówił, nerki lubią ciepło. Kolejna sprawa to różne substancje oddziałujące immunosupresyjne, na przykład alkohol, na przykład zła dieta. Alkohol prawie zawsze obniża odporność, dlatego na przykład osoby nadużywające alkoholu to są osoby, które są niezwykle zagrożone takim burzliwym, dynamicznym przebiegiem choroby. Może u tej osoby w ciągu jednego dnia, w ciągu dwóch dni jest w stanie z zapalenia gardła wytworzyć zapalenie płuc i to zagrażające życiu. Kolejna sprawa to smog, który nas otacza też zewsząd. Smog również jest w stanie nam obniżyć odporność. Układ odpornościowy walczy ze smogiem, z tymi drobinami pyłu, które się dostają do naszego organizmu w ten sposób, że makrofagi, czy komórki żerne, powodują, zjadają, mówiąc kolokwialnie, te drobiny smogu. Ale o ile na przykład makrofag, zjadając bakterie, jest w stanie spożyć, w cudzysłowie, 100 takich bakterii, tak mając drobinę smogu, po jednym takim kontakcie już ginie. Kolejna sprawa to ciężkie choroby, operacje. To są również sytuacje, które powodują, że nasza odporność spada. Zatem pamiętajcie Państwo, żeby trzymać dobrą odporność, to przede wszystkim musicie znać, jakie czynniki sprawiają, iż ona jest kiepska. Więcej dowiecie się Państwo w książce Profilaktyka zdrowotna, fitoterapia, bądź też w dzielnictwie ojca Grzegorza, którą możecie Państwo nabyć w sklepach zielarskich bądź w księgarniach. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Antybiobon, który wspomaga odporność organizmu.